jak to to samo co zwykle! Przecież dzwonię do was pierwszy raz! Zgodnie z pańskim ID dzwoniącego, ostatnie dwanaście razy zamawiał pan pizzę z szynką, pieczarkami i na grubym cieście. No zgadza się, taką pizzę zazwyczaj biorę. Czy tym razem możemy zaproponować pizzę z ceremikota do tego Rukola i suszone pomidory? Nie dziękuję, nie przepadam za warzywami. Ale ma pan bardzo wysoki cholesterol! A skąd pani to wie? Z pańskiej karty pacjenta w NFZ znamy pana wyniki badań z ostatnich siedmiu lat. Okej, okay, ale i tak nie chcę tej pizzy. Biorę już leki na cholesterol. Proszę wybaczyć, ale nie bierze ich pan regularnie. Z naszej bazy wynika, że 4 miesiące temu kupił pan zaledwie 30 tabletek w aptece Superfarm. Kupiłem więcej w innej aptece. Takiej transakcji nie ma na pańskiej karcie kredytowej. Ponieważ płaciłem gotówką. Ale według wyciągu z pana konta nie wypłacił pan wystarczającej kwoty z bankomatu. Bo nie trzymam wszystkich zarobionych pieniędzy w banku. Biorąc pod uwagę pana ostatnie zeznanie podatkowe, jest to niemożliwe, chyba że uzyskuje pan przychody również z nieujawnionych źródeł. Czy mam przekazać te informacje do Urzędu Skarbowego, póki jeszcze odsetki nie są zbyt wysokie? Co do diabła. Czy pani oszalała? Proszę wybaczyć, ale posługujemy się tymi informacjami wyłącznie w trosce o pana dobro. Wystarczy! Mam już dość tego całego Google'a i Facebooka! Wynoży się na bezludną wyspę. Bez internetu, telewizji i zasięgu w telefonie. Tam nie będziecie mnie szpiegować. Całkowicie pana rozumiem, ale będzie pan musiał wyrobić nowy paszport, bo obecny stracił ważność pięć tygodni temu. Czy umówić wizytę w punkcie paszportowym?